No, dzień dobry widzowie, witam was serdecznie na kanale Yoshi Ale Plus. Tutaj generalnie dużo zmian było ostatnio, rzeczywiście. Wcześniej robiliśmy Boblox, później robiliśmy gry różne inne, a później robiliśmy jakieś reakty. Generalnie widzowie, wracamy do tego, żeby ten kanał cieszył, bawił i uczył wszystkich. Chciałbym z wami porozmawiać o czymś, co ma miejsce, co jest bardzo huge dla mnie. No i generalnie o czymś, co naprawdę będzie dosyć mocne. Ze względu na to, że jak widzicie, znajduję się w tym momencie na moim trybie w Robloxie, który robiliśmy sobie przez, no, ostatnie 3 miechy. Sytuacja jest taka, że tutaj jeszcze mamy niezaktualizowane rzeczy. Tak jak widzowie, na samym starcie oczywiście zostawcie łapę w górę. Subskrybujcie kanał koniecznie z dzwonem, bo jest to giga istotne. A dla osób, które zostawią w komentarzu swój nick z Robloxa, będzie jakaś pewna niespodzianka za tydzień. Teraz tak widzowie, szybkich takich informacji. Beta trybu startuje dzisiaj o godzinie 18:00, trwa 4 godzinki. No i przez te 4 godziny możecie sobie grać, a osoby, które będą grać na becie, będą dostawały bardzo fajne nagrody. Pewnych rzeczy już nie uświadczycie na becie, bo zostaną usunięte. Ale dzisiaj chciałem z wami przegadać po prostu kilka rzeczy, no i generalnie wam pokazywać co i jak i też zapowiedzieć pewne serie. Mianowicie widzowie, na tym kanale planuję zrobić sobie serię taką, w której to będziemy bez właśnie wydawania robuxów grać sobie na naszym trybie. Będą odcinki codziennie, codziennie będę coś rzucał, codziennie będę was informował o przebiegu naszej gry, ze względu na to, że chcę po prostu pokazać wam, że też będąc graczem takim free to play będziecie mogli grać. Jak widzicie, jest tutaj napisane, że beta work in progress, generalnie tutaj jeszcze sporo się zmieni do wyjścia trybu. Mamy jeszcze tydzień, żeby pozmieniać pewne rzeczy. Mamy do dopracowania oczywiście też animacje, mamy do dopracowania też inne rzeczy, ale po to jest beta widzowie, żeby też przetestować i żebyśmy mieli czas, żeby po prostu się podciągnąć. Tak czy siak, jak widzicie widzowie, tryb będzie polegał na tym, że mamy sobie chmurki i na tych chmurkach sobie skaczemy. Generalnie na samym starcie dostajemy sobie jednego z wybranych petów. No i ja tutaj chociażby wybrałem sobie takiego kotka i ten kotek uważam, że jest bardzo słodki i ogólnie nasze pety, które zostały wprowadzone tutaj do naszej gry, są naprawdę giga śliczne. Zaraz wam zresztą widzowie pokażę. Generalnie jeśli chodzi o tutaj sam start, bo tutaj wejdziemy sobie. Tutaj macie sklep widzowie, w nim będziecie mogli kupować sobie różne rzeczy, będziecie mieli właściwie to. I tutaj już jest pokazane w ogóle, ile robuxów będą kosztować wszystkie game passy. Ja w tym momencie, jak widzicie, mogę kupować je za zwykłe coiny, ze względu na to, że po prostu tak ustaliliśmy na czas bety, więc jeśli chcecie sobie przetestować game passy, jeśli chcecie sobie sprawdzić co jak działa, no to po prostu macie je do kupienia. Podczas bety pojawią się jeszcze inne fajne wyspy, bo jak widzicie coś tutaj się kształtuje, więc widzowie ważne jest, żeby odwiedzić oczywiście dzisiejszą betę, żeby zobaczyć co oczywiście tutaj się kroi. Jeśli chodzi o pety, to wam mogę tutaj takiego ładnego lika sprzedać. Mamy tutaj pierwsze pety, jak widzicie. No i mamy tutaj korgi pieska, kotka, kapibary z pomarańczą na głowie, królika z takimi wielkimi uszami i legendarnego smoka. Ten smok według mnie jest totalnym kozakiem, ale nie powiem wam dlaczego. Może dlatego, że po prostu posiada coś, czego inne pety nie posiadają. Na razie kupmy sobie w takim razie chociażby takie 3 pety. No jak widzicie, wylosowaliśmy sobie króliczka, kotka i możemy sobie tak na dobrą sprawę chyba założyć jeszcze więcej, bo mamy tutaj więcej pet slotów, więc możemy sobie tutaj jeszcze parę tych petów założyć, więc sobie załóżmy kapibarę, załóżmy sobie jeszcze tutaj korgi. No i jak widzicie, mamy 7 na 7 petów, bo sobie kupiliśmy game passa. No i w tym momencie widzowie, jak skaczemy, no to widzicie, że dostajemy sobie coiny, dostajemy też level. No i w momencie, kiedy skaczecie sobie po chmurkach, dostajecie tych coinów znacznie więcej. Chmurki mają przeliczniki, więc generalnie tam, gdzie widzowie po prostu macie coiny, no to warto skakać, ze względu na to, że będziecie dostawać więcej pieniędzy. Im więcej pieniędzy będziecie mieli, tym bardziej możecie sobie pozwolić na jakieś fajne pety, tym po prostu większą macie też szansę na legendarki i tak dalej, no bo otwieracie więcej jajek i tak dalej, więc widzowie, no tutaj mamy po prostu taki symulatorek, który można powiedzieć, że polega na tym, żeby zdobywać jak najlepsze pety, żeby po prostu farmić jak najwięcej kasy, żeby wychodzić coraz to wyżej, bo widzowie, tutaj wychodzimy sobie coraz to wyżej, no i jak widzicie, są po prostu różne wyspy, a na wyspach odblokowujecie sobie nowe budynki, nowe pety, dosłownie nowe wszystko, nowe życie widzowie, całe nowe życie sobie możecie po prostu wyczarować dosłownie, idąc coraz to wyżej. I teraz tak widzowie, bo w pewnym momencie zablokujecie się i to zaraz. I zaraz właśnie o tym też bym chciał powiedzieć. Mianowicie widzowie, tutaj jak widzicie, zwykły jump czy też double jump pozwala wam widzowie przejść dosłownie wszystko. I jakby to jest mega przyjemne po prostu chodzenie sobie po tych chmurkach. Chmurki jak widzicie znikają po chwili jak sobie na nie staniecie. Więc one po prostu generują się losowo. To nie jest tak, że one wiszą same i yellow. Tutaj jak widzicie widzowie, jesteśmy w miejscu, gdzie mamy portal. I teraz tak, tutaj jak widzicie możemy sobie to odblokować. Tutaj, o chyba jeszcze nie zaktualizowali chłopaki, ale mamy wyspę jesienną. To zostało przetłumaczone na polski, będzie też przetłumaczone po angielsku, więc jeśli macie jakichś kolegów z zagranicy, to też będą mogli sobie grać. Tutaj jak widzicie mamy kolejne jajko i tutaj na tym jajku mamy chociażby takiego jelonka, mamy lisa, mamy tutaj chociażby wiewiórkę, mamy tutaj kota takiego czarnego i mamy wilka.
Więc możemy sobie tutaj otworzyć. No i po prostu, jak widzicie, mamy stosunkowo lepszego peta. On nie jest jakoś wybitnie lepszy, bo to jest po prostu zwykły jakiś common, więc tak na dobrą sprawę to jest po prostu zwyczajny pet. Ale widzowie, w pewnym momencie się zablokujecie. I to jest ten moment. W tym momencie, jak widzicie, no dobra, okej, to musimy odsunąć chmurkę w takim razie. Tutaj generalnie przejdziecie dalej bez pewnej umiejętności. A tą umiejętnością, widzowie, jest coś, co wam zaraz pokażę. Mianowicie tą umiejętnością, widzowie, jest umiejętność robienia sobie dodatkowych skoków. Te skoki, widzowie, są bardzo istotne ze względu na to, że możecie sobie je upgrade'ować. Jak widzicie, tutaj macie ekstra jumpa, macie tutaj upgrade extra inventory sloty, tutaj macie dodatkowy pet slot, więc widzowie, macie coś takiego jak ulepszarkę postaci. Więc nie dość, że ulepszacie sobie pety, znaczy to do tego przejdziemy zaraz, nie dość, że macie jakby tutaj ulepszarkę waszej postaci, która pozwala wam lepiej skakać wyżej, powiększa wam inventory sloty, możecie sobie nawet dokupić miejsce w ekwipunku, żeby jeszcze więcej petów w ogóle tutaj trzymać. To jeszcze, widzowie, mamy oczywiście funkcję, która jest w wielu innych trybach. W ogóle tutaj na samym starcie też macie instrukcję bardzo fajną, bardzo prostą. Skacz, zdobywaj coiny, otwieraj jajka, zdobywaj pety, odblokowuj nowe rzeczy. Tutaj, jak widzicie, mamy koło fortuny. Tutaj, widzowie, warto wbijać do grupy, bo tutaj będzie group chest, więc sobie możecie tutaj wbijać i jeśli będziecie na grupie, to będziecie otrzymywać nagrody. Tutaj macie, widzowie, co to może być? Bardzo fajna rzecz. A dalej tutaj idąc, widzowie, macie ulepszarkę do petów. I pety, widzowie, jak widzicie, będziemy robić na silver, czyli będziemy mieli srebrne pety. Generalnie, jeśli użyjecie 5 petów swoich zwykłych, jeśli założymy macie 5 kotków, no to wsadzacie sobie tutaj do tej maszynki, tutaj się wam od razu będzie odpalał interfejs, no i będziecie sobie mogli te pety ulepszyć od razu na kolor właśnie srebrny. I to jest, widzowie, mega mocne, uważam. To jest mega mocne, że jakby jest taka możliwość też od razu na starcie. No i tak na dobrą sprawę, jeśli odblokowujecie coraz to wyższe krainy, no to będziecie mieli tutaj, że tak powiem, kolejne jajka do otwierania. I jak widzicie, są dwa rodzaje jajek. Mamy właśnie silver i mamy jeszcze zwyczajne, więc tak to właśnie wygląda. To, co widzicie w nawiasach, to będą przetłumaczone rzeczy, więc spokojnie. Jeśli chodzi o pety, wiele petów ma pewne funkcje, których w ogóle w Robloxie nie widziałem nigdy, więc będziemy, że tak powiem, prekursorami w wielu rzeczach i mam nadzieję, że to docenicie. Szczególnie, że to naprawdę będzie giga mocne. No i tak na dobrą sprawę, widzowie, naprawdę w planie jest bardzo dużo udogodnień i na samej becie nie będziecie mieli jakoś wielu rzeczy, bo na przykład, jak widzicie, tutaj macie bardzo fajne rzeczy na górze napisane i to jest też jakby taki leak, można by powiedzieć. Macie naprawdę rzeczy bardzo dużo tutaj na interfejsie, które widać, że gdzieś tam pojawią się i będą albo od razu, albo na becie. I jednym z takich fajnych udogodnień, widzowie, które gdzieś tam zauważyliśmy grając w inne tryby, jest chociażby mój pet index. Będziemy mieli, widzowie, pet indexa przenośnego. Więc jak macie Pokemony te nowe na Nintendo, widzowie, że tak telefon wam lata koło głowy, tutaj też coś takiego będzie, więc jakby teraz kolekcjonując pety, nie będziecie musieli podchodzić do indeksu, jak w innych trybach, gdzie po prostu marnujecie swój czas, żeby podejść do tych indeksów i tak dalej, tylko po prostu bezpośrednio naciskając sobie guziczek, będziecie po prostu otrzymywać sobie właśnie informacje na temat petów. I to jest mega mocne, uważam. To jest mega fajne, szczególnie, że te gamepassy będą bardzo tanie. A skąd wiem, że będą tanie i skąd wy już wiecie, że będą tanie? No wcześniej wspomniałem, widzowie, o cenach i zaraz w ogóle do tego przejdziemy. Gamepassów będzie trochę więcej niż aktualnie wam prezentujemy, ale też, tak jak mówię, nie chcę się wysprzęglić ze wszystkiego na prezentacji takiej bety, no nie? Więc jeśli macie sklep, tutaj macie te gamepassy, jak widzicie, będą też kody. Dołączę do naszego Discorda, też musicie do Discorda dołączyć. Jak widzicie, widzowie, mamy tutaj VIP-a, mamy tutaj szczęście, mamy tutaj powiększenie ekwipunku, mamy tutaj triple legi, widzowie, mamy tutaj generalnie fajne rzeczy, więc generalnie te gamepassy będziecie mieli na becie. One będą dostępne na becie, będziecie mogli sobie z nich korzystać, przetestować je i tak dalej. A kolejne gamepassy, które się pojawią, będą już w oficjalnej wersji gry i po prostu stwierdziliśmy, że nie chcemy wam ich tak w 100% pokazywać, bo jeśli wam wszystko pokażemy, to będziecie ciekawi, żeby wbijać dalej i zdobywać tutaj to wszystko. Więc widzowie, mamy tutaj główny zamek, główna wyspa znajduje się tutaj, a tam wyżej, im wyżej idziecie, po prostu im dalej lecicie, widzowie, tym macie nowe krainy, nowe wszystko i tak dalej, więc powiem wam, widzowie, że naprawdę ja uważam, że to jest mega mocne. Pamiętajcie, że jeśli będziecie grać, to żeby skakać po prostu po tych chmurkach, które mają inny kolor, tryskają z nich coiny i tak dalej, bo będziecie w stanie naprawdę bardzo dużo, że tak powiem, zdobywać pieniążków. No i widzowie, co? Cóż mogę wam powiedzieć? Widzimy się już na becie dzisiaj, godzina 18:00. Wbijajcie i widzowie, do zobaczenia, do usłyszenia już właśnie tam. Pa, pa, do widzenia i pamiętajcie, że tutaj też będą pojawiać się filmy codziennie, dlatego subskrybujcie i subskrybujcie też kanał Yomao, który wyświetla się wam tutaj w tym momencie na ekranie. Elo!